Otwieram obrady 29. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Serdecznie witam na obradach pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Dzień dobry państwu. Witam panią skarbnik, panią Martę Tal-Schmidt. Dzień dobry. Witam was, koleżanki i koledzy. Ale żeby się sesja odbyła, musimy potwierdzić swoją obecność poprzez zgłaszanie się. I zobaczymy, czy nasza sesja będzie prawomocna, że będziemy mogli podejmować uchwały. Pan Mirosław Gajek. Jestem obecny, pozdrawiam wszystkich. Pani Wioletta Konieczna. Dzień dobry, jestem. Pan Jerzy Landowski. Jestem obecny, dzień dobry. Pan Paweł Litwin. Dzień dobry, jestem obecny. Pan Roman Margielewski. Witam wszystkich, jestem. Pan Krzysztof Janusz Parszyński. Dzień dobry, panie. Pani Maria Pokorska. Dzień dobry, jestem. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem, dzień dobry. Pan Przemysław Czelerski. Dzień dobry, jestem. Pan Daniel Werner. Dzień dobry, jestem. Ja jestem. Pan Piotr Wodyk. Witam serdecznie, jestem. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Dzień dobry, jestem. I pani Agnieszka Zelik. Dzień dobry, jestem obecna. Nieobecna jest pani Marzena Dzierżyńska, więc jesteśmy w tej ilości, że możemy przeprowadzić prawomocne obrady i naszej sesji. Sesja nadzwyczajna została zwołana na prośbę pana burmistrza. Będziemy się zajmować tą tematyką, o której mówiliśmy na wspólnym posiedzeniu komisji i tą tematyką, którą przedstawił pan burmistrz nam tu wszystkim obecnym. Z tego miejsca chciałbym w imieniu koleżanek i kolegów wszystkich obecnych, pana burmistrza, pani skarbnik, złożyć serdeczne życzenia jubileuszowi świętych urodzin. Andrzej, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia. Wszelkiej pomyślności od nas wszystkich. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim, dziękuję bardzo. Po pandemii odwiedzimy cię. Tak. Szanowne koleżanki i koledzy, pan burmistrz, tak jak mówiłem, obszernie omówił wszystkie projekty uchwał, które będziemy omawiać i będziemy poddawać pod głosowanie na dzisiejszych obradach. Sądzę, że może jakieś przemyślenia są jeszcze w trakcie pauzy, to prosiłbym wtedy o zadawanie pytań. Czy pan burmistrz jeszcze chciałby uzupełnić swoje wystąpienie dotyczące projektu uchwał? Nie, panie przewodniczący, wszystko to, co tutaj mówiłem na komisjach, to jest wystarczająco, tak mi się wydaje, żeby wszystko była jasność. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Jeszcze raz zwracam się do was, koleżanki i koledzy. Czy są pytania do pana burmistrza? Nie słyszę. Przystępujemy do podejmowania uchwał. Projekt uchwały nr 29 przez 203/2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na rok 2020. Proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Budżetu, pana Daniela Wernera. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała następujące uchwały. Uchwała nr 29/203/20 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2020 rok. Uchwała nr 29/204/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2020-2030 i uchwała nr 29/205/20 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2021 rok. Uchwały zaopiniowane pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przystępujemy już do głosowania nad projektem uchwały nr 203 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2020 rok. Pan Mirosław Gajek. Jestem za.
Dieta. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Rybyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. I w wyniku głosowania jedna osoba nie... Mamy? Tak, wysłano 14 zawiadomień. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 29 przez 204/2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2020-2030. To są pytania dotyczące tego projektu uchwały. Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Rybyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem też za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. Pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 29 przez 205/2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2021 rok. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. To ten grosz jeden zadecydował. Nie. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Paweł Litwin. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Rybyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem też. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. Pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Dziękuję bardzo. Podjęliśmy tą uchwałę jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Szanowne koleżanki i koledzy, w ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad 29. Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi Grzegorzowi Lipskiemu. Dziękuję pani skarbnik, pani Marcie. Dziękuję wam, koleżanki i koledzy. Dziękuję pani Kamili, pani Krzysztofowi. Obrady 29. Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Polanowej uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję.